I witam, żeby. Dzisiaj zmieniona trochę koncepcja ze względu na konieczność oszczędności czasu. Słuchajcie, muszę niestety przyspieszyć. Lipiec też jest troszeczkę bardziej łaskawy, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi za złe i podejdziecie do tego tak trochę bardziej otwarcie, jeżeli chodzi o te dwa zagadnienia. Więc każdy z Was niech dostosuje, czy też zinterpretuje sobie je do własnych potrzeb, bo temu te czytania służą, abyśmy też otwarcie patrzyli na to, co wieloznaczne, na to, co też takie nieograniczone. No bo nie chcemy się przecież ograniczać, a więc dajcie sobie, pozwólcie sobie na tę dowolność. A będą to dwie talie. A pierwsza, która ma określić, jaki ten miesiąc będzie dla Was w potencjałach. Druga, jaka proponowana, czy też jaka wymagana wręcz, do jakiej, nawet bym powiedziała, agitowani postawy jesteście. Oraz karta destynacji, która może pokazać się, w którą stronę ten miesiąc będzie chciał biec, lub no właśnie, w którą stronę będzie chciał Was gnać, pchać lub inspirować. Jakie to będzie hasło? I na koniec również energia anielska, a więc taka karta dodatkowa od aniołów, która pokaże, potwierdzi, być może zainspiruje Was czymś nowym, albo właśnie jeszcze dorzuci jakiś impuls, który wziąć pod uwagę powinniście. Zerkamy. Dzisiaj ja jestem bez słuchawek, ponieważ moje słuchawki nie mają jednej części, która pozwala mi na użycie ich w moim telefonie, a więc trochę gdzieś tak akustycznie może być ciężko. Zobaczymy, bo to wszystko wychodzi w postprodukcji. Mam nadzieję, że będzie znośnie. Chciałam usiąść bliżej morza, ale jest bardzo dużo ludzi, bardzo, bardzo, bo jest bardzo duży upał, bardzo, bardzo jest przyjemnie, bardzo. Ale jest tak wymagająco, jest tak intensywnie dzisiaj, a więc i ja również tą intensywnością do Was przychodzę i przechodzimy. Przechodzimy zatem do czytań. Więc jaki ten miesiąc? Jaki ten miesiąc dla ryb? Czym miesiąc lipiec może się charakteryzować dla ryb? Czym miesiąc lipiec może się charakteryzować dla ryb? Miesiąc lipiec dla ryb. Wypadła. A ja szanuję te, które wypadają. Dziesiątka buław. No, dziesiątka buław jest taką kartą mało, słuchajcie, optymistyczną, muszę przyznać. Nie miejcie mi za złe. Ale podejdźmy do tego od innej strony. I trochę tutaj w tej karcie ta inna strona też się pokazuje. Inna strona, a więc być może ten miesiąc będzie zachęcał Was do tego, żeby pokonać jakieś przeszkody. Do tego, żeby nie patrzeć na życie w sposób ciężki, trudny, mozolny, ale właśnie taki, który pozwala na to, żeby odciążyć jakimiś nowymi rozwiązaniami. Tak tutaj widzę ten horyzont, tę górę, która już jest gdzieś za Wami, a więc może ten miesiąc będzie, no właśnie, jednym przynosił jakieś podróże, bo też jest tutaj pokazana przeprowadzka, jak widzicie. Jest to dziesiątka buław, a więc normalnie mogłabym powiedzieć ciężko, mozolnie, trudno, wiecie, przebodźcowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale nie czuję takiej energii tutaj. Czuję energię taką, że będziecie może i owszem mieli bardzo dużo obowiązków lub też dużo zadań, ale wyczuwam tutaj taką potrzebę albo i nawet możliwość pokonania tych trudów. A więc znalezienia jakiegoś rozwiązania, znalezienia jakiejś drogi, czy znalezienia jakiegoś obejścia, bądź też również podołania, a więc udźwignięcia tego z pomocą może przyjaciół, może innych ludzi, a być może właśnie cały widz tego miesiąca będzie polegał na tym, że odnajdziecie drogę na drugą stronę. Tam, dokąd chcecie iść, lub tam, dokąd za chwilę będziecie zmierzać, bo być może jest to jakiś proces, lub właśnie ten miesiąc też pokazuje, że jesteście w pół drogi lub w ważnym punkcie tej podróży dla siebie. I być może idziecie dalej, lub widzicie już coś na horyzoncie, co wskazuje na to, że już więcej macie ze sobą i to też jest bardzo optymistyczne, bardzo budujące, zachęcające do tego, żeby się nie poddawać. A więc ten miesiąc może Was po prostu zachęcać do tego, żeby się nie poddawać, czy tym, co będzie Wam pokazywał, czy tych, których będzie Wam stawiał na drodze, czy jakie drogi będzie przed Wami kreował, lub też jakim drogą Wy będziecie chcieli wychodzić naprzeciw, no bo tutaj od każdego z Was indywidualnie to już zależeć może. Ale ogólnie widzę, że może dla niektórych ryb tutaj będzie to miesiąc, w którym będziecie miały siłę przenosić góry. A więc niech ta karta będzie tylko i wyłącznie w ten sposób odczytywana, niech tylko ta karta będzie w ten sposób przez Was interpretowana jako chętna, czy też możliwa do pokonania, do przejścia. Miesiąc może być trochę taki, no właśnie, nie tyle przyciężkawy, co dużo może być tego wszystkiego, tak? Może być dużo tego wszystkiego, ale właśnie, no myślę, że sobie dacie radę. Co jest pod spodem? Jeszcze zobaczmy. Dziesiątka mieczy,
no a więc tutaj gdzieś jakieś ryby mają naprawdę punkt krytyczny, muszę przyznać. Więc być może coś kończycie, może faktycznie się przeprowadzacie, może robicie jakieś porządki w swoim życiu, które wymagają od Was przejścia na tę drugą stronę tej góry. Ale optymistyczne bardzo w tym wszystkim jest to, że wewnętrzny spokój i zasady Wasze wewnętrzne, którymi się kierujecie, będą Wam sprzyjać, będą pomocne. Także logika i, no i Wasza inteligencja w tym miesiącu może Wam pomóc w odnalezieniu tych właściwych sposobów, metod. Czy poweru, który umiejętnie rozłożycie w czasie, żeby nie odczuwać tego aż tak silnie, czy też nie czuć takiego dociążenia tym, czego doświadczać będziecie. Co jest, słuchajcie, Wam proponowaną postawą, zatem zobaczmy. A więc jaka proponowana jest Wam postawa w miesiącu lipcu? No i właśnie, nie widzicie, ja czasami nie muszę patrzeć w karty, żeby wiedzieć, tak już mam. I to jest mak. A więc mak jest bardzo silną kartą kreacji, manifestacji, tego wszystkiego, co buduje się być może również z niczego. A więc zrób, droga rybo, z niczego coś. Może to jest dla niektórych ryb taka rada. Z tego, co masz, z tego, co się dzieje w tych okolicznościach, w tej przestrzeni, w której się znajdujesz, też ten miesiąc mówi do Ciebie, po prostu działaj. Wykaż się tą decyzyjnością. Wykaż się także tym samostanowieniem. Masz siłę, masz wszystkie narzędzia, które są Ci potrzebne. Stwórz tę magię tej chwili, tej intencji, a więc być może tam, gdzie jesteś, tam, gdzie nie jesteś szczęśliwa albo z czym nie możesz sobie poradzić, spróbuj ubrać to w nową jakość. Wyjdź z tego naprawdę z taką mega, mega powernością, bo ta mega powerność jest Ci tutaj pisana i również dlatego nie bez kozery przeczytałam tę pierwszą kartę właśnie w taki bardzo odmienny niż zwykle sposób, bo czuję tutaj, że po prostu przechodzicie na drugą stronę, czegoś. Może ktoś doznał jakiegoś olśnienia, może ktoś się faktycznie na coś już zdecydował, tupnął na siebie nogą, a być może los gdzieś budujący przed Wami pewne szlaki, czasami zapętlający pewne drogi, w tym miesiącu chce Was skierować do właściwego Wam celu. I po ten cel być może, czy po jego realizację sięgnąć powinniście z największą i najbardziej możliwą sobie właściwą energią. A więc nie obawiajcie się, miesiąc mówi działaj, działaj, bądź pierwszy, wykazuj się inicjatywą, zrób to, może zrób z czegoś magię, stwórz z tego coś magicznego, stwórz z tego coś niesamowitego, zainicjuj także i zrób to z wielkim, wielkim, naprawdę z wielkim boom. Zwłaszcza, że pod spodem macie też piękną kartę dziesiątki materii, dziesiątki denarów, a więc dla jednych to rodzina, dla innych to być może jakieś wartości tutaj związane chociażby z, no, z pieniądzem, a więc tym, co jest dorobkiem, dobytkiem, jakąś inwestycją. Natomiast powiem tak, dla niektórych ryb, które czują od dłuższego czasu, męczą się z czymś, bo może to być też taki miesiąc, który będzie trochę ciężki, jeżeli chodzi o to, że no właśnie coś, jakiś temat intelektualny, czy jakiś temat, który stanowi waszej może myśli, tłoczy się gdzieś, kumuluje, buduje jakieś może niepokoje, albo jakąś potrzebę właśnie rozwiązań i ich znalezienia, czy ich wdrożenia, będzie agitował was w tym miesiącu do tego, żeby wreszcie z tym zrobić jakiś porządek, żeby wreszcie zadziałać, żeby się zmobilizować lub zebrać. I tak mówi do Was ten miesiąc. Zrób to. Nie czekaj. Nie odkładaj tego w czasie. Idź za ciosem. Tak dla niektórych. Co jest jeszcze, słuchajcie, znakiem, sygnałem na ten miesiąc, a więc jaka destynacja, jaki kierunek, jaki cel dla ryb. Dla ryb w lipcu. A więc co lipiec? Na co lipiec chce zwrócić Waszą szczególną uwagę? Pokazały Wam się dwie. Pokazał Wam się cel i pokazała Wam się komunikacja. Więc może Waszym celem
jest właśnie skomunikowanie się. Komunikowanie ze sobą, komunikowanie z tym, co wymaga od Was właśnie dogadania, do szczegółowienia. No i cele, które też chcą, być zauważone, czy też zrealizowane, a więc być może ten miesiąc będzie faktycznie Was mocno dociskał z koniecznością realizacji czegoś, zbudowania, stworzenia, kreacji jakiejś. No i komunikacja. Jeżeli macie potrzebę, że czy też Waszym celem jest skomunikowanie się z kimś, z czymś lub no właśnie sięgnięcie po to, zróbcie to, bo tak mówi do Was ten miesiąc, a więc może jest to najlepszy moment, żeby coś sprawić, aby było lżejsze. A więc może jeżeli czekaliście na jakąś rozmowę ważną w sprawie pracy lub jakiejś innej kwestii, to być może właśnie teraz powinniście to zrobić. Zobaczmy jeszcze, jaka rada dla Was. Rada od aniołów dla ryb. Zrozumienie Wam się pokazało. A więc coś może musicie pojąć, może coś musicie zrozumieć, może do czegoś ten miesiąc będzie Was skłaniał, żeby coś, z czymś się pogodzić, uznać, lub z kimś musicie się skomunikować, aby też zrozumieć daną sytuację. I to jest może ten czas. A więc takie znaki, takie sygnały Wam się tutaj pokazują, więc bądźcie pełni optymizmu, nie bójcie się tego, co jest dużą ilością obowiązków, czy dużą ilością pomysłów, które być może w tym miesiącu będą Was otaczać. Wszystko w Waszych rękach, pamiętajcie, w tym miesiącu, bo tak się pokazuje w postawie, że to od Was zależy i dynamika, i realizacja tego, co przychodzić do Was będzie. Trzymajcie się, powodzenia Wam życzę i do usłyszenia. Pamiętajcie, aktywności. Hej!